Vlogtober, dzień 14. Hej wszystkim, witam Was serdecznie w nowym Vlogtobrze, dniu 14. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Ja właśnie wracam do domu, odprowadziłam dzieci do szkoły. Jakąś taką zadyszkę mam, bo ubrałam się tak, widzicie? Ale jest bardzo ciepło, jest naprawdę mega, mega ciepło, więc w tym kaszmirowym szaliku grzeję się. No ale już wracam do domu na dobrą kawkę na spokojnie. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień i o dzisiejszy planik, to chciałabym się skupić dzisiaj tak na pracy, 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 a mianowicie chciałabym nagrać kilka reelsów, dlatego że właśnie nagrywając te vlogtobry, troszeczkę sobie ten Instagram odpuściłam i dzisiaj taka wewnętrzna ochota po prostu nagrać sobie kilka modowych reelsów, zmontować je i mieć na, wiecie, kilka przyszłych dni, a jak już rozstawiam to wszystko do nagrywania, to już lepiej nagrać wszystko jednego dnia niż, no wiecie, później rozstawiać każdego dnia oddzielnie na inne outfity. Łatwiej się po prostu przybierać. A więc dzisiaj to też zrobimy. Może uda mi się też właśnie nagrać jakieś TikToki. A więc dzisiaj właśnie będą takie za sceną. Za sceną? Tak, zobaczycie po prostu jak pracuję, co robię. Od rana oczywiście montaż. A więc no dzisiaj naprawdę taki troszeczkę bardziej YouTube'owo, Instagramowo pracowity dzień. Ale to dlatego, że mamy piątek, a ja lubię mimo wszystko mieć jakieś tam minimum luzu w weekend. No wiecie, teraz tym miesiące, październik, listopad, grudzień, to są moje ulubione w ogóle miesiące i takie najbardziej aktywne na YouTubie, a więc tak, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jakieś patrzę, a więc idę do domu. Skończyłam na razie pracę przy komputerze, mamy godzinkę 10:30, zmontowałam już całkowicie film na jutro, miniaturka jest, wszystko gotowe, a więc no jestem na bieżąco, dostałam też akcept od klienta, więc bardzo, bardzo się cieszę. Zanim przejdę do nagrywania reelsów, których nie wiem jeszcze, czy uda mi się w ogóle dzisiaj nagrać, dlatego że światło jest tragicznie, ja teraz siedzę naprawdę naprzeciwko okna, no i mój aparat ma dobre ustawienia, a więc łatwiej jest tutaj coś ogarnąć. W telefonie takich dobrych ustawień nie mam i po prostu nie chciałabym, żeby te reelsy były żółte, bo lepiej czasami czegoś nie zrobić, niż musieć robić to potem dwa razy. A więc zobaczymy jak to pójdzie, jak nie, no to skupię się najbardziej na TikTokach. TikToki mogą być takie bardziej, wiecie, na luzie, a ja reelsy wolę jak są już takie bardziej estetyczne. To są całkowicie dwie inne aplikacje, a więc nie wyobrażam sobie, wiecie, kopiować z tej aplikacji, dodawać na tej. Totalnie inny vibe, TikTok i Instagram, a więc też tak postaram się to ogarniać. Czekajcie, bo wydaje mi się, że jestem krzywo? Nie, chyba jest okej. Okay. Ostatnio jak wspomniałam o mojej menadżerce, to był komentarz, który dostał bardzo, bardzo dużo łapy w górę i w ogóle pod tym komentarzem inne osoby pisały, tak, tak, bardzo nas to ciekawi, a więc czy mogłabyś 5 minut chociaż poświęcić na to, aby powiedzieć o co chodzi, bo wymyśleliście, że ja od samego początku zawsze wszystko ogarniam sama. No byliście po prostu tam w szoku, że ja mam menadżerkę, że ktoś mi pomaga. Tak, mam. Sama bym tego wszystkiego chyba nie ogarnęła. I ja jestem w sieci partnerstw K LiveTube od 2016 roku, tak mi się wydaje. Wcześniej nie byłam w żadnej sieci partnerskiej przez te, wiecie, dwa pierwsze lata. Czyli tam, jeśli jakiś klient chciał ze mną współpracować, chociaż wiecie, przez te dwa pierwsze lata ja wcale nie miałam bardzo dużo współprac, może dogadałam jedną, dwie trzy współprace sama tak naprawdę. Brałam dużo barterów. Listą sprzyjał. O kurde. Czekajcie. Muszę iść po ten list, bo mój mąż czeka na jeden list. Bardzo, bardzo ważny. I wrzucił. No to są skrytki. Jeśli to jest ten list, to ja oszaleję. Dobra, wróciłam, jestem, sorry, ale są czasami takie listy, takie informacje, na które bardzo, bardzo czekacie. Mój mąż na ten list i na tę informację czekał niesamowicie. Od dwóch tygodni tak naprawdę dostaliśmy, a więc zostawiłam mu ten list na stole, otworzymy sobie wspólnie później. I tak, na czym ja skończyłam? Brałam dużo barterów, bo myślałam, że one są dla mnie takie interesujące i w ogóle tak się cieszyłam, jak ktokolwiek chciał mi coś dać, wiecie, w prezencie. Dla mnie to było takie niesamowite, a więc bardzo dużo działałam wtedy na barterach. No i 2016 dostałam maila od LiveTube'a, czy chciałabym wstąpić do nich, wiecie, do tego ich programu menedżerskiego i tak dalej. Ja wtedy
No i zastanawiałam się naprawdę długo, dlatego że no nie miałam żadnej innej opcji wtedy i ja tak naprawdę nie wiedziałam, co to może mi dać, czego może mi nie dać. Teraz wiem, że to była naprawdę bardzo dobra decyzja, bo zrobili dla mnie bardzo, bardzo dużo. Cały czas dla mnie bardzo dużo robią. A więc jeśli chodzi o moją menadżerkę, którą mam teraz, to jest tak w ogóle nowa menadżerka, dlatego że wcześniej przez 4,5 roku właśnie, albo i nawet będzie 5 lat, prawie od samego początku, miałam inną menadżerkę, która... No, awans! Więc bardzo, bardzo się cieszę, ale ciężko mi było się pogodzić z faktem, że będę musiała się przyzwyczaić do nowej osoby, ale docieramy się i myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie i już właśnie zaczęłyśmy razem działać. Co robi dla mnie menadżerka? Bo chyba to najbardziej Was interesuje. Ona załatwia wszystkie sprawy z klientami. Wszystkie, absolutnie wszystkie. Zajmuje się podpisywaniem umów. Jeśli ktoś nie zapłaci, to zajmuje się ściąganiem pieniędzy z takich osób, bo tak się też może zdarzyć. Oczywiście się zdarza, że zrobicie jakąś współpracę z kimś i firma ma jakiś tam określony czas do zapłacenia, a ten hajs nie przychodzi, nie przychodzi, nie przychodzi i wiecie, jak jesteście tacy sami dla siebie, no to musicie zajmować się waszym YouTube'em, waszym montażem, waszymi wszystkimi social media i dodatkowo jeszcze wszystkimi komunikacjami z klientami. Dla mnie, jako mamy, było to za dużo. Może jakbym nie miała dzieci, to mogłabym sobie sama to ogarniać, no ale dla mnie po prostu to było stanowczo za dużo. I ja wiem, że ja dzisiaj bym w życiu nie podołała z tym wszystkim sama, a więc ona załatwia mi wszystkie współprace. Nawet jak ja powiem, hej, mam taki pomysł, czy bardzo chciałabym współpracować z tą marką, to ja wysyłam jej takiego maila i ona później właśnie dalej dyskutuje z markami. Ona zajmuje się wszystkimi budżetowymi sprawami, czyli negocjacjami z klientami, że na przykład my prosimy o taką kwotę, on chce inną, a więc co możemy zamienić za tą kwotę. No to jest naprawdę ogrom czasu, to trzeba mieć czas, żeby też właśnie znajdować tych klientów, odpisywać tym klientom, dyskutować, wysyłać filmy do akceptu. Ja teraz mam tak, że robię film, montuję go, mam go na YouTube, nawet jak on jest sponsorowany, wysłam do mojej menedżerki i ona dalej się już zajmuje wysłaniem do klienta, opisaniem tego i jeśli dostaję akcept, to ona mi pisze: Julka, jest akcept, możemy publikować. A więc to jest dla mnie naprawdę duże ułatwienie, bo no po prostu zajmuję się właśnie tym wszystkim papierologią całą, no i tym kontaktem z klientami, co jest dla mnie bardzo dobre, bo ja wtedy mogę się zająć tylko moją twórczością. I tak, i to w sumie byłoby tyle. Oczywiście ona nie robi tego za darmo. Dzielimy się procentem z każdej współpracy, co jest jak najbardziej normalne. Ona odwaliła dobrą robotę, ja zrobiłam film, a więc właśnie dzielimy się procentem przy takich współpracach. I to chyba byłoby tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Jeśli dla kogoś jest to zdziwienie, bo myśleliście, że sama wszystko zawsze ogarniam. Jeśli dla kogoś jest to zdziwienie, bo myśleliście, że sama zawsze wszystko ogarniam, to ja nie jestem idealna i ja mam tylko dwie nogi, dwie ręce, dwójkę dzieci, męża, dom. No i muszę w niektórych aspektach po prostu sobie pomóc. A po to są inne osoby, żeby one też miały pracę. A więc tak naprawdę tworzymy ten kanał razem, ja i ona, bo ja tworzę treści, ale dzięki niej mam współpracę, dzięki którym zarabiam, dzięki którym cały czas mogę tutaj być i tyle. Head up in the clouds on my since I met you. Ooh. Heart out of my sleeve, now what will I do? Danger. You celebrate me like no other. Dobra, słuchajcie, mimo ciemnego pomieszczenia spróbuję nagrać chociaż jedną lalkę, zobaczę jak ona wychodzi, a więc tutaj już sobie wszystko poustawiałam, więc tutaj sobie właśnie wszystko poustawiałam, statyw jest, telefon jest i tak zaczynamy. Red fingertips, red lights every night. Since I met you. Dobra, miało być dużo reelsów, dużo pracowania, a wyszła pomoc mojej koleżance. Właśnie wróciłam do domu i mam dosłownie 15 minut, żeby spakować całą torbę na judo, odebrać Melisę, odebrać Aleksa, następnie odebrać jego kolegę.
i pojechać na judo. Więc dzisiaj wieczorem, jak wrócę do domu, to już siadamy. Miałam właśnie też nagrywać reelsy, a potem robić kolację, no ale z tej kolacji nici wyjdą. Zrobimy ją później. Mój mąż kończy też dzisiaj o 18, a więc fajnie. Pogoda bardzo, bardzo deszczowa, mega leje deszcz. Ja w sumie właśnie 2 godzinki siedziałam u koleżanki, ona wyszła na godzinę, później wróciła i godzinę paplałyśmy sobie, ale bardzo fajnie, czasami trzeba uciąć sobie tak dzień i po prostu pogadać o wszystkim, o niczym. Musiałaś się wygadać, ja się wygadałam. Wszystkim od razu łatwiej, lżej. Tutaj mój kot śpi, bo w ogóle pytania są, gdzie jest Rory, a więc jest Rory. Kuku, kuku. I słuchajcie, mój mąż przyszedł na obiad w południe. Tak, mój mąż nie ma już imienia oficjalnie. Odkąd wzięliśmy ślub, on został przechrzczony. I teraz, póki mi się nie znudzi nazywanie go moim mężem, to nie nazwę go Lorą. Chociaż odkąd zaczynam go nazywać nowym mężem? A to miałam jakiegoś innego. Nie, odkąd zaczęłam go nazywać mężem, to skończyły się komentarze, co robi Lolo, jak tam Lolo i tak dalej. Bo teraz wszyscy piszą mąż. A więc chyba tak lepiej. Wpadł na pomysł przemeblowania w sypialni. Totalnego, dlatego że on stwierdził, Julka, zakładasz firmę, musimy znaleźć miejsce, to jest niemożliwe. W ogóle on wpadł na taki pomysł początkowy, żeby wywalić stąd to łóżko, kupić porządną taką rozkładaną kanapę do salonu i że my się przenosimy do salonu, że rezygnujemy z sypialni, a że to wszystko tutaj ma być moim biurem. No, a więc no, to był jego pierwszy wstępny pomysł. Ja powiedziałam, że na razie nie zgadzam się absolutnie, nie będziemy spali w salonie. Ale wpadł na pomysł przemeblowania tutaj, gdzie mogłoby pójść to łóżko, ta szafa, żebym tutaj miała na całości dużo więcej miejsca, żebym nie musiała popychać tego łóżka za każdym razem, jak kręcę reelsy czy TikToki. Powiem Wam tak, dam mu jutro szansę, poprzestawiamy te meble, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i oczywiście Wy zobaczycie też. A teraz już naprawdę muszę pakować. Biorę ze sobą książkę na to judo, bo pewnie trochę mi zejdzie. Moją ostatnio uwolni potęgę podświadomości. Mój zakreślacz, bo naprawdę potrzebuję ostatnio takiej motywacyjnego kopa, bo zapomniałam o moich celach trochę. Troszeczkę przestałam w siebie wierzyć. Tak nie wolno. Wy we mnie wierzycie, moje dzieci we mnie wierzą, mój mąż we mnie wierzy, a ja... Przestałam troszeczkę w siebie wierzyć? A. Bierzemy się za siebie, za swoje zdrowie. To najważniejsze. I wszystko się ułoży. Z firmą, z życiem, z wszystkim. A ta książka właśnie bardzo mi pomaga, bo mam na każdy tydzień nową afirmację. No ale ja takie dziennie sobie czytam na razie. I tak, dobra, uciekam. Nie ma ogródka. Ja wiem, że ty chciałaś iść do ogródka. Ale tak leje deszcz, że jak ja cię wypuszczę, to za minutę będziesz chciała wrócić. A ja wychodzę z domu. Tutaj sobie śpi. Śpi sobie. Bye bye. Bye bye. Moje dni są liczone. Dobra, jeszcze trochę zostało. Nie powiem, że jakoś super dużo, no ale damy radę. Paczki dla dzieci? Zobaczmy. Nie wiem, otwieramy. Jest albo? Nie wiem. Sale? Nie wiem. Trzeba otworzyć, że sypaj, fuwryr. Dzieci w czwartek wieczór zamówiły sobie plastolinę. No to otwieraj to, Alex. Komody, fero. Otwieraj, czekaj. A wizą lewy. A voilà. Proszę bardzo, Melissa ma pata modle change'a. A Alex sobie wybrał pata modle Donaty. Z jaune, z orange. Poczekajcie, może ja przyniosę nożyczki, wiecie? Moi, z marron, z bleu, z rose, z blanc. Super! Et c'est pas une machine à pépites. Et moi, j'ai pas de machine. Proszę? Une machine à size. Ah bah oui. Donc vous allez échanger? Waouh! T'as trop de choses à l'aider.
pépite, quoi. Pourquoi t'as pas de pâte à mouler, allez. Aussi, mais pas de mouler, ça va. Ok. Ça chef. Razu do kosza. Do kosza. Poczekaj. Idę. Ten kolor? No. I patrz, poczekaj. Mama, there is a donut. Gdzie? There is a faire un donut. Mama, there is a faire. Wygadź tutaj. Rose. Nie, to nie. Tak, tutaj chyba. I could hear my father's voice. He would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time. Time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn.